Rockstar Games to firma, która znana jest na świecie przez raczej wszystkich. Chyba każdy zna jakąś produkcję od tego giganta, a chodzi na przykład o serię gier Grand Theft Auto lub Red Deady. Są to oczywiście oczka w głowie, ale ho ho ho, nie takie jak GTA Online. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na stronę eneba.com. A gdy użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej siana. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie. Ale bez przesady oczywiście nie ma co się galopować. Tryb multiplayer jest ciągle rozwijany, ale ja w sumie nie o tym. Jak wiecie, wersja next genowa na konsolę wyszła jakiś czas temu i narobiła trochę szumu w sieci. Dużo ludzi mówiło, że tytuł pomimo poprawek wygląda jak tytuł poprzedniej generacji. Powiem wam, że ludzie poniekąd spinali się, że Rockstar powinien w końcu się obudzić i przestać kolejny raz lecieć na kasę z produktu, który gracze posiadają. Powinni już zabrać się w 100% za szóstą odsłonę serii. A kwestia też jest taka, że next genowa wersja pojawiła się tylko na konsolach, a o PC-cie chyba zapomnieli. No właśnie, nie zapomnieli. Znany wydawca często robi tego typu zagrywkę. Najpierw swoje przełomowe produkcje wypuszcza na konsolę, a po mniej więcej roku lecą na PC-ty. Przykładów jest kilka, jak na przykład GTA 5 lub Red Dead Redemption 2. Nie ma na razie oficjalnego info, czy next-genowy update zagości na komputerach, a twórcy raczej graczy nie zostawią bez niczego. Na Twitterze ostatnio pojawił się wpis, który mówi nam, że produkcja Grand Theft Auto 5 została ponownie oceniona przez amerykańskie ESRB. Powiem jedynie na szybko, że organizacja ta przyznaje grom kategorie wiekowe. Nie została oceniona tylko na konsolę, ale jak widzimy, także na PC-cie. Dlatego może to oznaczać, że nowy update next-genowy pojawi się na PC-tach szybciej niż myślimy. Ale czy jest sens tak w ogóle dodawania takowej aktualizacji na kompy? No, że ciasna grafika się poprawi, ale czy zawartość będzie darmowa? Tego właśnie nie wiemy. Na konsolach ulepszenie trochę kosztowało, co oznacza, że za całość trzeba płacić jeszcze raz. I tak średnio pisze mi się wydawać kolejne 200, aby popatrzeć sobie na ładniejsze oświetlenie. No nic, pozostaje nam poczekać co i jak i po prostu podejść do newsa z przymrużeniem oka. A tak swoją drogą nikt nie obrazi się, jak zostawisz w tym momencie subskrypcję z dzwonkiem. Dzięki temu nie przegapisz filmów, które pojawiają się na kanale codziennie o godzinie 16:00. Ja już nie przedłużam, no to co? Zaczynamy. Jak wiecie, Uncharted to seria gier prosto od Naughty Dog. Jest to studio, które już bardzo długo współpracuje z gigantem, jakim jest Sony. Nathan Drake przez wiele lat towarzyszył graczom PlayStation, takim jak mi. Czwarta odsłona była tą najlepszą i z niecierpliwością czekam na jakąś potężną kontynuację. Produkcja zakończyła się tak, jak się zakończyła. Nie chcę spoilerować, bo cała seria jest warta ogrania i was też proszę, żeby nie spoilerować w komentarzach. W każdym razie otworzyła ona poniekąd furtkę do dalszych przygód i jak się okazuje, tak też może się stać. Serwis LinkedIn to wyśmienite źródło informacji o różnych projektach, które tak naprawdę nie zostały jeszcze oficjalnie zapowiedziane. Już kilka razy dzięki stronce dowiedzieliśmy się ciekawych informacji i w tym przypadku jest tak samo, ponieważ pewien artykuł sugeruje, że w planach jest kolejna część Uncharted. Źródłem informacji jest Christina Marie Drake McBretty, czyli główna rekruterka studia Naughty Dog. W swojej wiadomości napisała, że jej zadaniem będzie werbowanie nowych deweloperów, którzy nie tylko będą zajmować się nowymi tytułami, ale także będą rozwijali spuściznę marki Uncharted. Nie określono jednak nic więcej, ale i tak jest to powód do radochy. Uncharted 5 poniekąd zostało zapowiedziane. No poniekąd. Tak naprawdę to nic nie zostało powiedziane. Kiedy, co i jak. Informacja o możliwym powstaniu nowego Uncharted musi nam na razie wystarczyć. Na szybko może wspomnę, że na Epic Games Store pojawiły się nowe dwie produkcje. Sony Riverbond i Amnesia Rebirth. Na odebranie macie jak zwykle tydzień. Medieval Dynasty fajnie trzyma się na rynku gier, a jej popularność ciągle rośnie. Polska produkcja zadebiutowała wiele miesięcy temu, a twórcy ciągle dbają i rozwijają tytuł. Studio Render Cube ostatnio poinformowało fanów na temat ich dalszych planów w związku z produkcją. Powiedzieli, że szykują wielką niespodziankę i dzisiaj, a dokładnie wczoraj, dowiedzieliśmy się, że ową niespodzianką jest tryb kooperacji. Koop zapowiedziany jest na 2023 rok i jak na razie nie wiemy nic więcej. Jeszcze chwilę na niego poczekamy, ale zakładam, że w najbliższym czasie poznamy więcej informacji. Tak jak poznaliśmy więcej informacji na temat Kangurka Kao. Już w maju będziemy mogli nareszcie ograć produkcję z Kangurkiem Kao w roli głównej. Ale jak to w maju? No miało być w czerwcu. A no w maju, a dokładnie 27. Jakiś czas temu w sieci pojawił się przeciek mówiący o tym, że tytuł ujrzy światło dzienne w czerwcu, ale jak widać trochę się goś przeliczył. Fani mogą jeszcze bardziej się cieszyć, bo w gierkę zagrają szybciej. Jako dobry i stary wyjadacz Kao na samą produkcję nie mogę się już doczekać. Tak jak zapewne wielu z was. Stalker 2, jak i GSC Game World obecnie przeżywają ciężkie chwile. Tytuł ukraińskiego studia zadebiutować miał jeszcze w tym roku, lecz z wiadomych przyczyn tak się raczej nie stanie. Materiały z drugiej części Stalkera zapowiadały naprawdę niesamowitą produkcję, na którą wyczekiwało i w sumie dalej wyczekuje wiele graczy. Mało kto z was wie jednak, że Stalker 2 powstał lata temu. Projekt ten po pewnym czasie został anulowany i od tamtego czasu w sieci zaczęły pojawiać się informacje lub różnego rodzaju przecieki opisujące fabułę danego tytułu. Twórcy jednak mówią, że Heart of Chernobyl powstał od zera i nie ma nic wspólnego z anulowaną grą. Jak się jednak okazuje, nie jest to prawda, ponieważ kilka elementów przeszło do nowej wersji Stalkera 2. Skąd w ogóle taka informacja? Ano pewien użytkownik serwisu VK z nickiem nieważne kto umieścił kilka ciekawych informacji na temat serca Czarnobyla. Pisze, że przejście prologu powinno zająć od 4 do 5 godzin, a pod sam koniec czeka na nas potężny zwrot akcji, który bezpośrednio nawiązuje do poprzednich gier serii. Według niego plot twist ma emocjonalnie przypominać to, co doświadczyliśmy w końcówce wstępu do Cyberpunka 2077, a sama opowiadana w grze historia ma być podzielona na rozdziały. Twórca wpisu dodaje także, iż media, przykładowo kanały różne recenzenckie, którzy otrzymają produkcję przedpremierowo, będą mieli zabronione wspominać o właśnie tym zwrocie akcji, a także o konsekwencjach, jakie za sobą niesie. A pod koniec newsa warto dodać, że nieważne kto, to jeden z najpopularniejszych rosyjskich twórców treści o serii Stalker. Niegdyś udało mu się nawet przeprowadzić kilkugodzinny wywiad z Harem Boczarowem, czyli menadżerem PR-u w GSC Game World. Dajcie znać, czy wyczekujecie na nowego Stalkera, bo w moim przypadku informacja o plot twiście jeszcze bardziej mnie nagrzała. Netflix Games rozwija się coraz szybciej i z każdym miesiącem zdobywa nową grę do oferty. Lada momenta przebija ona normalnie Xbox Game Passa. Nie no, żartuję. Produkt Microsoftu góruje i raczej będzie ciężko go pokonać. W każdym razie 11bit Studios podpisało umowę z platformą streamingową Netflix, a efektem ich współpracy będzie premiera gry Moonlighter w ofercie Netflix Games. Jakby ktoś nie wiedział, to Moonlighter to nic innego jak produkcja, w której akcja gry została osadzona w niewielkim miasteczku kupieckim Rynoka, otoczonym wieloma niezbadanymi lochami. W mieście tym swój sklep prowadzi Will, którego ambicją jest stać się prawdziwym bohaterem. Aby to osiągnąć, będzie musiał najpierw zdobyć odpowiedni ekwipunek i opanować rozmaite przydatne zdolności. W świecie gry wszystko ma jednak swoją cenę, dlatego nocami po zamknięciu sklepu nasz protagonista regularnie odwiedzać będzie pobliskie lochy, co pozwoli mu zdobyć rozmaite towary, które pozwolą mu spełnić swoje marzenie. Kolejne wyprawy Willa to jednak tylko wstęp do przygody, jaka czeka go po otwarciu ostatniego, najbardziej tajemniczego lochu, do którego nikt wcześniej nie odważył się zapuścić. Produkcja zostanie udostępniona na urządzenia mobilne, system Android i iOS. Nie wiem jednak, kiedy pojawi się w usłudze, ale myślę, że już niebawem plan wejdzie w życie. Pooglądałem trochę gameplay i naprawdę produkcja wydaje się być spoko. Nie da się ukryć, że sam gameplay wydaje się być bardzo prosty, a widok z kamery, który towarzyszy nam przez całą grę, przypomina mi bardzo stare Pokemony, jak na przykład Fire Red. Na Metacriticu Moonlighter zebrał naprawdę dobre recenzje, a że ja czasem lubię sobie usiąść i pograć na telefonie, na przykład na lekcjach, to na pewno skuszę się na ten tytuł. Dzięki wielkie za oglądanie materiału, zwijam się, serwus.